World League of Players and Audiogenix. Formuła 2, sezon 6, jedziemy, yeah! Formuła 2, sezon 6, czas na Formułę 2. Na pewno by nam to urozmaiciło rywalizację, a teraz będą gasły te 5 czerwonych świateł i kierowcy ruszą nam do wyścigu i patrzmy, co się dzieje. Chyba dobry start Kacpra. W razie bez jakich większych... Oj, tam wywieziony został chyba Dariusz. Ustawki. Kuba na czwartej pozycji za Kubla. Coś się dzieje jeszcze. El Michael walka ze Sebą i z Michału. W tym Grand Prix. No, już ostatnio pokazywał nam, że jest to szybki kierowca, chociaż popełnia dość głupie błędy. No właśnie, Kubel zwalnia, bo mogą postawić się za to kary, jeśli kierowcy wyprzedzili Wojtka na starcie. Zaraz się o tym pewnie przekonamy. Byłoby to absurdalne kary. Michael też wyprzedza już Wojtka. Kubel też to zrobi. Kolejny kontakt pomiędzy dwoma, pomiędzy kierowcą, znowu pomiędzy Wojtkiem i tym razem Kublem, jeśli tak, Kublem. Albo jeden, albo drugi kończy z uszkodzeniami, albo obydwoje kończą z uszkodzeniami. Takie rzeczy też się zdarzały i takie rzeczy się będą działy. I nie wiem, jaką puentę tutaj w tym momencie. Jak blisko jest Michael i teraz Kuba już powoli traci pozycję, chociaż jednak Michael odpuścił. Jeszcze jest Nowicki, ale za daleko i to Kuba raczej atakuje Nowickiego niż El Michael Kubę. Zarzuciło teraz trochę bolidem Rodinu i Nowicki dalej się broni. El Michael ścina zakręt. El Michael będzie teraz wyprzedzał Kacprowicka, ale no teraz nie dość, że ma te 3 sekundy, to jeszcze ma 10 sekund, więc raczej zwycięstwa tutaj nie będzie, chyba że... Także na ten moment to jest koniec tego weekendu, przynajmniej tego sprinterskiego dla El Michaela, no bo już nie zgarnie kompletu punktów jak w zeszłym wyścigu, w zeszłym weekendzie. Oj, no nie wiem. Oj, skończył jednak. Tam wypadł na żwir, to gorąco się zrobiło. Oj, tak, no, oj, oj. Witam Hestera, witam Short Sizger, witam Adriana Szocha, witam Webstera. Pytanie, czy wszystko działa? Tak, wydaje mi się, że wszystko działa z tego, co widzę. Przepraszam, że ci przerwę, bo wystartowaliśmy już do wyścigu głównego. El Michael utrzymuje swoją pozycję. Tam problemy z Simarino z tyłu, ale bez większych incydentów na starcie. Kuba przebija się już przed Kubla. Walka tutaj dwóch kierowców. No Kuba dobre tempo w wyścigu sprinterskim. No przez tą kolizję, no... Czy też podoła? Bardzo blisko, no dosłownie siedzi mu na dyfuzorze, także to wszystko zależy od dobrego wyjścia w tym momencie. Błąd Kuba. To chyba przez to, że Kuba po prostu był tam wcześniej i zrobił się mały gap. No i Kubel w tym momencie, po tym jak DRS zostanie dozwolony, no to będzie ścigał El Michaela. Lotka, a Dariusz będzie próbował wyprzedzać Kubę mniej niż sekunda różnicy. No pewnie tu będzie próba na Hangar Straight. Dwa te same bolidy po prostu w innym kolorze mają tylne skrzydło i przednie bodajże chyba też różni się kolorem. Tam jest jedno żółte, jedno jest zielone bodajże. Także no tutaj w tym momencie Nowicki bardzo szeroko. Chociaż tutaj jeszcze do szykany będą wchodzić koło w koło. Kto wyjdzie z tego zwycięstko? Seba bardzo wąsko i chyba to wyjdzie mu na lepsze. Chociaż Nowicki bardzo szeroko odbił się trochę od siebie, mam wrażenie. Logicznie, chociaż tutaj Nowicki w tym momencie dostał po wewnętrznej, bardzo ładny manewr wyprzedzania i zobaczymy, teraz jadą koło w koło ze sobą kierowcy, ale jednak Seba chyba będzie musiał uznać rację, chociaż nie, to też dawało przewagę, chociaż mimo wszystko teraz też to przednie skrzydło, które też jest bardzo elastyczne i to też widać w porównaniu do tego, co było na początku między innymi sezonu, co było jeszcze w poprzednim sezonie, co było w 2022 roku przykładowo, gdzie tam już kompletnie posypała się druga połowa sezonu. No, jeśli tak się dzieje, jeśli Ferrari wraca do walki znowu w George Russell, który będzie teraz pełnił prawdopodobnie rolę pierwszego kierowcy po tym, jak Lewis Hamilton odejdzie,
I oczywiście wielka gwiazda, wielkie złote dziecko Toto Wolffa. Nie liczy się w tej walce, chociaż walczy mimo wszystko z kierowcami. Na przykład teraz wypycha Sebę i no, robi to bardzo. Pokazywał, że mam wrażenie, że trochę nie zasługuje na tą formę, na to miejsce w głównym zespole Red Bulla. Wjeżdża na linię mety i gra mu daje 5-sekundową karę, której... To była 5-sekundowa kara za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, więc... Czas na Formułę 2, jedziemy, yeah, Formuła 2.